Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda jest wielka w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Oto słowo Pańskie. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ask the neighbor, how are you? Zapytaj sąsiada, jak się czuje. Ask, how are you? Jak się czujesz? Maybe you don't know the name of the one who is behind you. Może nie znasz imienia tego, który jest za tobą. Or someone seated next to you. Albo kogoś, kto siedzi obok ciebie. What's your name? Where do you come Jak from? Masz na imię? Skąd jesteś? I am here. I will pray with you and for you. Chcę się z tobą modlić za ciebie i z tobą. I love you in the name of Jesus Christ. Kocham cię w imię Jezusa Chrystusa. Welcome home. Witaj w domu. Amen. So today and this evening, dzisiaj i dzisiaj wieczorem, the Lord is telling us, Pan mówi nam, you are blessed. Jesteś pobłogosławiony. So you won't tell the person, you are blessed. The Powiedz Lord is saying osobie you, obok you ciebie, blessed. Jesteś pobłogosławiony. And do you know why you are blessed? Czy wiesz, dlaczego jesteś pobłogosławiony? Because you have come here and you have declared for me all the days of my life
I depend on God. Ponieważ przyszedłeś tutaj i powiedziałeś, jeśli o mnie chodzi, to do końca swoich dni chcę polegać na Bogu. You are blessed. Jesteś pobłogosławiony. Because you are crying for holiness. You want ponieważ to be holy. Wołasz o świętość i chcesz być święty. You want to depend in everything you do. Chcesz we wszystkim, co robisz, on God. Polegać na Bogu. And at the same time, a jednocześnie you are humble. Jesteś pokorny. You know that in everything you have been doing and you want to do. Bo wiesz, że we wszystkim, co robisz i co chcesz robić, only God can do it for you. Tak naprawdę za ciebie może to zrobić tylko Bóg. And even to realize that, a nawet to, że zdajesz sobie z tego sprawę, is also a humility. To również pokora. And to be humble in spirit, in your heart. A być pokornym w duchu, w twoim sercu. We, perhaps before we had a permission from John Paul, St. John Paul II, in his papacy. Zanim mieliśmy za czasów papieża Jana Pawła II pozwolenie, the humility you have to keep it in your heart. To pokorę trzeba było zachowywać w sercu. And it was the example of Blessed Virgin Mary. I był to przykład błogosławionej dziewicy Maryi. But the Lord, Blessed Virgin Mary had kept everything in her heart. Błogosławiona dziewica Maryja przechowywała wszystko w swoim sercu. Because the time of the sitting on the throne by God had not yet come. Ponieważ nie przyszedł jeszcze czas, kiedy Bóg zasiadł na tronie. Jesus also prevented people from testifying during his time. Jezus również powstrzymywał ludzi przed tym, żeby składali świadectwo za jego czasów. It was a journey. Bo to była podróż. Until he did it completely on the throne of giving life for others. Dopiero dokonało się to w pełni na tronie, gdzie on oddał życie za innych. And Mother Mary has gone through that cross every time. Przez ten krzyż Maryja przechodziła nieustannie. Until she also joined the apostles in humility. Aż do momentu, kiedy w pokorze dołączyła do apostołów, to receive the Holy Spirit. By razem z nimi przyjąć Ducha Świętego. And she's giving birth. I daje życie to the children. Dzieciom, who are going to crush the devil. Które miały roztrzaskać głowę diabłu. She is there with the children in the upper room. A więc jest tam z innymi w wieczerniku, tam gdzie nastąpiła pięćdziesiątnica. And she's in obedience to her son. I trwa w posłuszeństwie swojemu synowi. When Jesus was on the throne, kiedy Jezus był na tronie, he said, Mother, powiedział, Matko, John is your child. Jan jest twoim dzieckiem. And said to John, i powiedział do Jana, take my mother home. Weź moją matkę do domu. It's not only taking the mother home, to nie chodzi o samo wzięcie matki do domu. And let her stay there and you stay there. She is taking the whole character. The church is taking the whole character of Blessed Virgin Mary. To nie chodzi o to, żeby tą matkę wziąć i tam zostawić. Chodzi o to, żeby Kościół przyjął charakter błogosławionej dziewicy giving Maryi. Totally her own, her mind, her aby powierzał się całkowicie swój umysł, swoje myślenie, wszystko to, co ona, to, co ma w sercu, tak jak ona by powierzał. I am yours, use me the way you want. Żeby Kościół mówił, jestem twój, posługuj się mną tak, jak chcesz. And we see that expressed in St. Pope John Paul II,
totus tuus. I am I all yours. Use me as jak you want. To wyrażało się w Janie Pawle II. Totus tuus. Jestem twój, a więc posługuj się mną tak, jak chcesz. That is the poverty, to surrender. I to jest ubóstwo. And let God do with you what He wants to do with you. Poddać się Bogu całkowicie i pozwolić Mu, żeby czynił z Tobą to, co chce. Because Jesus has already done it for us, a ponieważ Jezus już to dla nas uczynił, we have seen His marvels already, i widzieliśmy już Jego cuda, we can now announce, to możemy teraz ogłaszać, we can testify, i możemy dawać świadectwo as a church, jako Kościół. My mind mój umysł głosi Pana, and my spirit, a mój duch rejoices in God, raduje my się Savior. W Bogu moim Zbawcy. We have to proclaim him. Musimy Go głosić. We have to announce him. Musimy Go ogłaszać. Whatever he does, cokolwiek On robi, he does it with us, and not any one of us can do a great thing without him. On robi to z nami i nikt z nas nie potrafi robić rzeczy wielkich bez Niego. He says to his disciples and On all of us, mówi do swoich uczniów i do nas wszystkich. I am the vine. Ja jestem krzewem winnym. You are my branches. A wy jesteście moimi latoroślami. Grafted. Zaszczepionymi. In me. We mnie. Relying in me. I polegacie na mnie. You can remain alive. Kiedy będziecie na mnie polegać, to and będziecie you, żyć. And you bear fruit. I przyniesiecie owoc. Without me, a bez mnie you will dry. Wyschniecie. And be useless. I będziecie bezużyteczni. So the poverty, a więc ubóstwo, which is also shown by Jesus Christ, to samo ubóstwo pokazuje nam Jezus Chrystus. He abandons his total self. On całkowicie się obnażył. To the Father. Całkowicie powierzył and się Ojcu. He will not do anything, i niczego nie robił, except in relationship with the Father and the Holy Spirit. Niczego nie robił poza relacją z Ojcem i z Duchem Świętym. Blessed are the poor in spirit. Błogosławieni ubodzy w duchu. Blessed are the poor who lose their entire being in błogosławieni the spirit ubodzy, of God the Father. Którzy cali się zatracają w Bogu Ojcu. And that's why St. Paul says, i właśnie no dlatego live. Święty Paweł mówi, już nie ja żyję. Christ lives in me. Tylko żyje we mnie Chrystus. I take up his whole character. I przyjmuję cały Jego charakter. The sufferings of Jesus Christ, Jego cierpienia, Jezusa Chrystusa, the ministry to the i posługę people, ludziom. All for his glory. Wszystko dla Jego chwały. Blessed are those who cry for błogosławieni holiness. Ci, którzy wołają o świętość. Blessed are those who cry that others may be holy. Błogosławieni ci, którzy wołają o to, by inni byli święci. Blessed are those who know that błogosławieni only God ci, którzy wiedzą, że tylko Bóg can make their life whole. Może zespolić ich życie. So they are receiving comfort only from God. A więc ci ludzie otrzymują pocieszenie jedynie od Boga. They cry for comfort only from God. I tylko od Boga pocieszenia oczekują. And the Lord will use them to bring comfort of life to others. A Pan będzie się nimi posługiwał, żeby i oni zanosili dobre życie innym. They cannot be holy except from their Father. I święci mogą być tylko w Ojcu. So blessed are those whose hearts are clean. A więc błogosławieni ci, których serca są czyste. Clean to be able to worship our God. Czyste w taki sposób, że są w stanie oddawać cześć naszemu Bogu. For without being clean, without being holy, we cannot worship God truly. Ponieważ jeśli nie jesteśmy czyści, jeśli nie jesteśmy święci, to nie możemy świętego Boga wywyższać w duchu i w prawdzie. Jesus said there will be a time, Jezus powiedział, że będzie czas and it has already arrived, i On już jest,
that we can worship him in spirit and truth. Kiedy będziemy oddawać mu cześć w duchu i w prawdzie. Because the Holy Spirit is already poured into us. Ponieważ Duch Święty został już wlany w nas. We can now worship in spirit and truth. Dlatego możemy wielbić już w duchu i w prawdzie. To the woman, the of Samaria. A do Samarytanki. The woman of Samaria was seated with Jesus Christ. Która siedziała z Jezusem Chrystusem. And she didn't know that he was the Lord of her life. Do tej Samarytanki, która z nim siedziała i nie wiedziała, że jest Panem jej życia. And she was stuck on the spirituality, which is shallow. I utknęła w tej swojej płytkiej duchowości. She was stuck to the things that are given by human people. Utknęła na rzeczach, które zostały dane jej przez ludzi. And Jesus wants her to take a step forward. I siedziała z tym Jezusem, który musiał ją wziąć o krok dalej. To take knowledge, by nabrał poznania i miała doświadczenie of God in her. Boga w sobie. And as say, does not condemn her. I on jej nie potępia. Give me water. Tylko mówi, daj mi wody. And the woman starts to confess. I kobieta zaczyna because wyznawać. Where there is God, ponieważ tam, gdzie jest Bóg, there is a revelation of who we are. Tam jest objawienie tego, kim jesteśmy. And Jesus goes on the mountain, as we see it today. I Jezus idzie na górę, tak jak to dzisiaj widzimy. And the mountain is a place where God has always revealed himself. A góra to jest miejsce, gdzie Bóg zawsze się objawiał. So Jesus is on the mountain, a więc to Jezus reveal himself, jest na górze, żeby siebie objawić, that he is God, że jest Bogiem. And that he can give everything, i że może dać wszystko to all of us, to them, każdemu człowiekowi. And as they are there crying in, on i kiedy the valley, ludzie tam są w dolinie i wołają, he is giving them everything that will lift them up. On daje im wszystko to, co ich podniesie. As it were, he's already risen because he's doing the work of his father. He's already i można powiedzieć, że już jest zmartwychwstały. Można powiedzieć, że już wstąpił do Ojca, bo czyni to, co czyni Ojciec. And blessed are you who are following me, he says. I błogosławieni jesteście, którzy idziecie za mną, mówi, że chcecie czynić those wolę mojego Ojca. Ci, którzy płaczą i wołają o zbawienie i o zbawienie innych. Ci, którzy płaczą po to, by być święci. Ci, którzy chcą uczestniczyć w dziełach Bożych. Błogosławieni jesteście, którzy chcecie wprowadzić pokój. The Lord to reign in their hearts. Którzy chcecie, żeby Pan panował w waszych and sercach. They become a sign of God's peace. I którzy chcecie stać się znakiem pokoju those Bożego. Who cry, ci, którzy wołacie that they may be saved. O zbawienie. Knowing only God wiedząc, can wipe out their tears. Że tylko Bóg może otrzeć wasze serca. So they are experiencing heaven. A więc doświadczają nieba. Because where Jesus is, bo tam, gdzie jest Jezus, there is peace, tam jest there is pokój, heaven, there tam is jest niebo, tam jest przebaczenie, there is joy, tam jest radość, no sickness, i nie ma chorób. There is an abundance of life. I jest obfitość życia. But they need to listen, ale muszą słuchać to what God tells them to do. Słuchać tego, co każe im robić Bóg. And as they are listening already, a kiedy już słuchają, they have already achieved the presence of God, they are in communion. To już mają w sobie obecność Boga i są z nim w komunii. And this word is read for us today. I to słowo jest nam dzisiaj czytane. And it is applying to you. Jesus is the i same yesterday, today, do nas. And forever. Jezus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Blessed are you who cry. Błogosławieni jesteście, którzy wołacie o świętość, błogosławieni, którzy wołacie o zbawienie, błogosławieni, których wiara przyprowadziła was tutaj i wiecie, że tylko Jezus jest Panem. Tylko Jezus może coś zrobić w waszych sercach. Błogosławieni jesteście, którzy wiecie, że bez Niego nic nie możecie. A ponieważ zgodziliście się pozwolić Mu wejść w siebie i działać,
to przynosicie owoce. And these fruits have been spoken about. A te owoce to są te, by Paul, o których mówi Paweł. The difference between those who are led by the Holy Spirit. A różnica między tymi, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, by God, między tymi, których prowadzi Bóg, by the guidance of the outpouring of the love of God, w których jest rozlanie się miłości Bożej, and those who are guided by the evil spirit, a tymi, którzy są prowadzeni przez ducha złego. I can quickly read that. Mogę to szybko przeczytać. Galatians, list do Galatów, rozdział 5. The importance of faith. Potrzeba wiary. Freedom. Wolność. Freedom that Christ has set us free. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. So stand firm. A więc trwajcie. And not submit i nie poddawajcie się na nowo w jarzmo niewoli. And he says, I, Paul, i mówi, I'm telling you. Ja, Paweł, wam to mówię. And Paul was circumcised. Paweł był obrzezany. It was the skin. It was the outer i to things. Był napletek, to było coś zewnętrznego, skóra. And the popes are telling us a now, papieże mówią nam teraz, we must move from externalism, że musimy odejść od tego, co zewnętrzne and sense what is inside the, i wyczuwać the to, co jest we wnętrzu rytuałów. Not to continue fixing the eyes nie tylko and a lot of ciągle time koncentrować się the bez przerwy na tym wyrazie zewnętrznym. But the inside, ale mamy patrzeć na to, co jest wewnątrz. Make more meaning, to powinno nabrać większego znaczenia. To, co jest wewnątrz, powinno być ważniejsze niż to, co jest na zewnątrz. So, one day, a więc pewnego dnia, again, when I was in Rome, kiedy byłem w Rzymie, I saw this priest. Zobaczyłem tego kapłana. I think the Lord brought to him as a prophet. Myślę, że Pan posłał mi go jako proroka. And the Lord has been talking to us about the angels who will help you. Pan mówi nam o aniołach, którzy nam będą pomagać. God does not show himself, reveal himself through the angels who are only just spirits. Bóg nie objawia nam się tylko za pośrednictwem aniołów, którzy są czystymi duchami. Ale posługuje się również nami i przemienia nas po to, żebyśmy stawali w Jego imię i wypowiadali słowo uzdrowienia i uświęcenia innym. God is using your hand, your mouth. Bóg posługuje się twoją dłonią, twoimi ustami. After transforming you, po tym jak cię przemienił, in his name. Żebyś mówił w jego imię. You are the angel today. Jesteś dzisiaj aniołem. And in order to be an angel, aby być aniołem, you must move in sanctity. Musisz poruszać się w świętości. You have to speak in sanctity. Musisz wypowiadać wszystko w świętości. You have to be like Jesus. By wielbić Go w sercu, musisz być jak Jezus. You must be alive in him. Musisz w Nim żyć. So the priest told me, a więc gdy byłem w Rzymie, ten kapłan powiedział mi, I have been told that you are Father John Baptist. Ktoś mi powiedział, że jesteś ojciec Jan Chrzciciel. And that you are from Uganda. I że jesteś z Ugandy. I said, yes. Ja powiedziałem tak. And from nowhere, he said, will you stop being proud? I nagle ten kapłan mi powiedział, czy możesz przestać być pyszny? I said, why? A ja powiedziałem, o co God chodzi? Has given you a gift of healing. O co chodzi? Bóg dał ci dar uzdrawiania. And we are experiencing that. I doświadczamy tego. And it is not from fanatic people telling us. A nie mówią nam o tym fanatycy. It's people of learning who pass by Rome. To różni ludzie, którzy przejeżdżają przez some Rzym. Are Indian, some are American, some niektórzy are European. Są z Ameryki, niektórzy z Indii, niektórzy z Europy. They have testified
that in confession. I oni nam składają o tym świadectwo na spowiedzi. That they get healed as they confess their sins. Że kiedy spowiadali się u ciebie, zostali uzdrowieni. God has made you an instrument of that. Bóg uczynił cię narzędziem tego. And you know that you have this gift. I wiesz, że masz ten dar. Why are you hiding it? To dlaczego go ukrywasz? So we were told to be humble. Ktoś mi powiedział, że mam być pokorny. It's not to speak out what God has done for you. Ale pokora nie polega na tym, żeby ukrywać to, co Bóg dla ciebie uczynił. And for a long time the Catholic Church lived in that type of humility. A przez bardzo długi czas Kościół katolicki żył właśnie w takiej pokorze. I didn't know. Ja nie wiedziałem. That the humility was when you said everything I do. Nie wiedziałem, że pokora to wtedy, kiedy mówię, wszystko co robię, to nie ja. It's God. Tylko Bóg. And he told me, you must stop that false humility. Ten kapłan powiedział mi, zerwij z tą fałszywą pokorą. And I didn't answer him, I was just hearing. A ja mu nic nie odpowiedziałem, tylko słuchałem. And God saved me from replying him. I could have told him also another tough word. I dobrze, że mu nic nie powiedziałem, bo wtedy mogłem mu powiedzieć jakieś twarde słowo. I said, let me ask, what is God saying to me through this man? Ja po prostu zacząłem, powiedziałem sobie, zobaczę, co Bóg mi chce powiedzieć przez tego człowieka. I knelt before the blessed sacrament. Uklęknąłem przed Najświętszym Sakramentem. I asked Jesus, i zapytałem Jezusa, poprosiłem go. I want to decide, is this man telling me to be proud or what? Powiedz mi, czy to prawda, że ten człowiek mówi, że jestem pyszny, a może jest na odwrót? He didn't answer. A Bóg mi nie odpowiedział. Until I was going out. Odpowiedział mi dopiero, kiedy wychodziłem. A bit desperate. I byłem trochę zdesperowany. And he picked me from my poverty. On mnie wtedy podniósł z mojego ubóstwa i mój wzrok skierował na książkę. Ta książka leżała przy wejściu do kaplicy. Healing today. A tytuł jej brzmiał Uzdrawianie dzisiaj. I took the book, wziąłem tą książkę. Written by Father McNutt, napisał ją ojciec McNutt. And I read the first page. Przeczytałem pierwszą stronę. God is using. Bóg posługuje się every person, każdą osobą, every situation, w każdej sytuacji, to heal his people, aby uzdrawiać swój lud. Because I had been concentrating on my sins. A ja koncentrowałem się na własnych grzechach. Supposing I tell people, no jeśli powiem ludziom, that he has used me to heal people, że Bóg posługuje się mną, żeby uzdrawiać, and people establish that in the newspaper, a ludzie napiszą o tym w gazecie, and people come out and speak out my sins, a potem przyjdzie kto inny i opowie o wszystkich moich grzechach, to wtedy co ja zrobię? But God was telling me, ale Bóg mi mówił, it's not about your sins. Tu nie chodzi o twoje grzechy. You have confessed your sins. Ty swoje grzechy wyznałeś. I'm now talking about what I'm doing with you. Ja teraz mówię o tym, co z tobą robię. Then later on, we heard John Paul say, a potem Jan Paweł powiedział, it is time to become witnesses. Jest czas, byśmy stali się świadkami. It is time to speak out what God is doing in the church. Jest czas, żebyśmy wypowiadali to, co Bóg czyni w Kościele. So, blessed are those, a więc błogosławieni who speak out, którzy wypowiadają to, co Pan dla nich uczynił i z nimi. Witnessing, a więc what God does, są świadkami tego, co czyni Bóg. Is what we find in the whole of this Bible. I o takich świadkach czytamy w całej tej Biblii. There is the first reading. Pierwsze czytanie. Elijah, Eliasz comes and says, przychodzi i mówi to the people, do ludzi, unless you change, jeśli się nie zmienicie, the Lord has told me, Pan mi powiedział,
you will not get food, you will not get what you want unless you hear. To nie otrzymacie jedzenia, nie otrzymacie tego, co chcecie. You will not get rain unless you do what God deszczu, wants you to do. Zanim nie zaczniecie robić tego, czego chce od was Bóg. And people say, so Elijah, the way a ludzie is. Powiedzieli to tylko Eliasz, no on tak ma. Kiedy czytamy o jego charakterze, is a man who wants to do everything alone. To jest człowiek, który chce wszystko robić sam. He praises himself. On sam siebie chwali. He speaks to God. On mówi do Boga, o God. O Boże, all others have refused to obey you. Wszyscy inni byli ci nieposłuszni. And here I am. No i oto tu ja I'm jestem. The only one worshiping you and following your way. Jestem jedyny, który ci oddaje cześć, który jeszcze idzie za tobą. God does not condemn him, but he tells him, come on, man. Bóg go nie potępia, ale mówi, słuchaj stary, I've given you only a little about my wisdom. Dałem ci tylko odrobinę mojej mądrości. You only can know that the rain is not going to fall. To nie od ciebie zależy, czy deszcz będzie padał, czy nie padał. But you don't know what I'm going to do. Ty nie wiesz, co ja mam zamiar and zrobić. You are not the only messenger. I nie jesteś jedynym posłańcem. There are some other people who are already anointed. Są jeszcze inni ludzie, których namaściłem. Now I ask you, go and tell them, a ja ci tylko mówię, że masz iść i powiedzieć, że ich też powołałem. Don't stay in your cave, in your cocoon. Nie siedź w swoim kokonie, w swojej and jaskini. Start praising a little bit of me and yourself. Zacznij wielbić mnie, zapomnij o sobie. And Elijah is taught by God. Eliasz, Bóg uczy Eliasza. Blessed are those. Błogosławieni ci, who hear the word of God and keep it. Którzy słuchają słowa those Bożego i zachowują je. To be taught. Ci, którzy dają się uczyć. Not only to be taught. I nie tylko dają się uczyć. Not only to keep it in their hearts. I nie tylko zachowują słowo w swoich sercach, ale również je szerzą. And Elijah, a Eliasz began to take a step. Zrobił krok. He formed another person. I znalazł drugiego człowieka. Elijah. Elizeusza. So we are asked to make disciples. A więc od nas też Bóg prosi, żebyśmy czynili uczniów. For Jesus Christ. Dla Jezusa Chrystusa. Those who are growing in holiness. Ci, którzy wzrastają w świętości. Those who have been confirmed by God. Ci, którzy zostali utwierdzeni przez Those Boga. Those who are in the school of studying the emotions of God. Ci, którzy są w szkole, gdzie uczą się Those studiować emocje help. Boga. Ci, którzy wołają o pomoc Those who have Boga, by God, ci, którzy zostali pobłogosławieni przez and it's Boga, all of you, a to wy wszyscy, it's all of us. To my wszyscy, God wants you to make, to inform others, wy wszyscy, Bóg pragnie, byście that, poinformowali they are, innych, they are blessed, że są pobłogosławieni, that God loves them. Że Bóg ich kocha. And is making them instruments. I że czyni z nich narzędzia. Of his love. Swojej miłości. And he wants them to be guided by the Holy Spirit. I chce, żeby wszyscy byli prowadzeni przez Ducha Świętego. And what happens to those who are led by the Holy Spirit? A co dzieje się z tymi, których prowadzi Duch Święty? Galatians. List do Galatów. I, Paul, whom I'm telling you, ja, Paweł, that if you have yourselves circumcised, mówię wam, że jeśli jesteście obrzezani, Christ will be of no benefit to you. To Chrystus na nic się wam nie przyda. Once again I declare to every man, jeszcze raz ogłaszam każdemu człowiekowi, who has himself circumcised, który jest obrzezany, that is bound to observe the entire law. Że musi przestrzegać całego prawa. You are separated from Christ. A wy jesteście oddzieleni od Chrystusa. You are trying to be justified by the law. I
Wy będziecie sądzeni wedle prawa. You have fallen from the grace. A więc odpadliście od łaski. So he wants us to rely on the grace inside us. A więc on chce, byśmy polegali na łasce, która jest w nas. The Holy Spirit, ponieważ przez Ducha Świętego, by faith, przez wiarę, we await, oczekujemy the hope of righteousness, nadziei sprawiedliwości. For if in Christ, bo jeśli w Chrystusie, Jesus, Jezus, for if in Christ, bo jeśli Jesus, w Chrystusie, neither circumcision, Jezus, nor uncircumcision, to ani obrzezanie, ani brak obrzezania nie ma już znaczenia. But only faith, ale tylko wiara. Through working through love. A więc działanie w miłości. Only faith. I tylko wiara. Working through love. I dzieła miłości. You were running well. Who hindered you from following the truth? Biegliście w dobrym biegu. Kto was powstrzymał przed podążaniem za prawdą? Used to do well. Now what has taken you from Przecież the truth? Dobrze wam szło. Co się stało? You can read this text. Możecie przeczytać ten tekst. But he gives the difference between those who are led by the Holy Spirit and those who are not led by the rozróżnienie Holy Paweł daje tutaj między tymi, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu those i między tymi, których flesh. Duch Święty nie prowadzi, tylko prowadzi ich ciało. On mówi, mówię wam, live by the Spirit. Postępujcie według ducha. And you will certainly not gratify the desire of the flesh. A nie spełnicie pożądań ciała. What has the flesh to do? It has these desires. A jakie pragnienie są w ciele? And the desires of the flesh are against what the Holy Spirit wants to do. Pragnienia ciała są przeciwne temu, co chce czynić Duch Święty. The Holy Spirit, Duch Święty and the flesh i ciało are opposite to one another. Są ze sobą w opozycji. So that you may not do what you want. A więc nie robisz już tego, co chcesz. If you are guided by the Holy Spirit, ale jeśli dajesz się prowadzić you Duchowi are not Świętemu, under the law, to nie jesteś pod prawem. Nor the works of the flesh. Now the works of the flesh are obvious. A teraz dzieła ciała są oczywiste. So uczynki how, ciała są oczywiste. That's how you can examine whether you are led by God in what you are doing. I właśnie na podstawie tego możesz rozeznać, czy jesteś prowadzony przez Boga w and tym, co robisz. Our society as a whole. I całe społeczeństwo może w ten sposób badać samo siebie. Immorality. Jakie są uczynki ciała? Niemoralność, impurity, nieczystość, licentiousness, wyuzdanie, idolatry, bałwochwalstwo, sorcery, czary, hatreds, nienawiść, rivalry, rywalizacja. So check there, check in your life. A więc sprawdzaj sam siebie, prześledź swoje życie. Check in your home, check in your family. Sprawdź, jak to się ma w twoim domu, w twojej rodzinie. Jealousy. Zazdrość. Outbursts of fury. Wybuchy gniewu. Acts of selfishness. Czyny egoistyczne. Decisions. Odejścia. Factions. Podziały. Occasions of envy. Zazdrość, drinking bouts, napady pijaństwa, orgies, orgie and many like. I wiele podobnych. I warn you, ostrzegam wam, as I warned you before, tak jak ostrzegałem was wcześniej, who do such things, że ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, will not inherit the kingdom of God. Królestwa Bożego nie odziedziczą. That means they cannot experience heaven now. A to znaczy, że już teraz nie są w stanie doświadczać nieba. In contrast, the fruit of the Holy Spirit. Natomiast w przeciwieństwie do tego owoce Ducha Świętego. Love. To miłość. So when you are filled with the Holy Spirit, guided by God. A więc kiedy jesteś napełniony Duchem Świętym i prowadzony przez Boga. You have love in your heart. To masz you w sercu miłość i masz miłość do ludzi. There is joy. Radość. There is peace.
pokój. There is patience. Cierpliwość. There is kindness. Łagodność. There is generosity. Hojność. There is faithfulness. Wierność. There is gentleness. Łagodność. There is self-control. Opanowanie. Against this, przeciwko takim, there is no law. Nie ma prawa. So what I'm asking you, he says. A więc o co was proszę, mówi Paweł? Those who belong to Christ, Jesus. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, they have crucified their flesh. Ukrzyżowali swoje ciało. With its passions. I wszystkie jego namiętności i pragnienia. And if we live in the Holy Spirit, a jeśli żyjemy w Duchu Świętym, let us also follow, to również the Spirit. Według Niego postępujmy. So our entire being, a więc całe nasze jestestwo, let it live in dependence on God. Całym życiem polegajmy guided na Bogu. By the Holy Spirit. Dajmy się prowadzić Duchowi Świętemu. And we will do everything. I będziemy robić wszystko w imię Jezusa i nie będziemy oddawać sobie czci. Na tym polega pokora, o którą prosi nas Pan. Błogosławieni jesteście, którzy we wszystkim polegacie na Bogu. A dzisiaj this has been fulfilled in each and every one of you. To wypełniło się w każdym z was. You left everything. Zostawiliście wszystko. And you came here. I przyszliście tutaj. We all left every program. Wszyscy zostawiliśmy swoje plany. And the humility is, a pokora polega na tym, to accept that it is true. Żebyśmy przyjęli to, że jest to prawda. Because you not have been here. If God had not touched your heart and you have come. Bo nie byłoby was tutaj, gdyby Bóg nie dotknął waszych serc. Wtedy na pewno byście tu nie przyszli. You must have used your wife. Być może posłużył się waszą żoną albo dzieckiem. Maybe the sickness. A może przyprowadziła was tu choroba. Maybe your friend. A może przyjaciel. And now rejoice. A teraz raduj się. You are blessed. Bo jesteś pobłogosławiony. Każdy z nas jest pobłogosławiony. I doświadczamy tego błogosławieństwa każdego dnia. Uzdrowień, przemiany, przebaczenia grzechów. I jesteśmy uświęcani i przemieniani. I od teraz wyruszamy w podróż. Podróż wzrastania w ten sposób. Guided by the Holy Spirit. Prowadzeni Duchem Świętym. Living an experience of interpersonal relationship with one another. Mieć doświadczenie wzajemnej relacji z Bogiem i ze sobą nawzajem. Singing together, praising będziemy together. Śpiewać razem, wielbić razem. Until we see God face to face. Aż zobaczymy Boga twarzą w twarz. Welcome to this stage of ascension. Witam na tym etapie w niebo wstąpienia. But we are not finished yet. Jeszcze nie skończyliśmy. We shall ascend even more. Będziemy wstępować coraz wyżej i wyżej. Jesus is in the highest ascension. Jezus jest najwyżej. On wstąpił najwyżej. And please don't lose your seat. I proszę, obyście nie utracili swojego miejsca w niebie. And you ascend doing the actions of God every day. Będziemy codziennie stępować wyżej, bo będziemy czynić dzieła Boże. Your presence must bring a good impact on the people you live with, you stay with, you work with every day. Twoja obecność musi każdego dnia wywierać wpływ na ludzi, którzy są wokół ciebie. You must be sensitive. Musisz być wrażliwy. I cannot do it by myself, nie mogę zrobić tego własnych sił. Tylko współpracując z łaską Bożą. I am working not for God, but with God. Pracuję nie dla Boga, ale z Bogiem. Emmanuel, God with me. Emmanuel, Bóg ze mną. And so we finish with this song. I zakończę tą pieśnią. I know. Wiem. Jesus is in me. Jezus we mnie jest. I know.
Wiem to. Jesus is in me. Jezus we mnie jest. I know. Wiem to. Jesus is in me. Jezus we mnie jest. I will sing hallelujah. Będę śpiewał hallelujah. Jezus Polish. We mnie jest. Spróbuję po polsku. Wiem to. Wiem to. Wiem to. Jezus we mnie jest. Jezus we mnie jest. I know. Wiem to. Jesus is in me. Jezus we mnie jest. I know. Wiem to. Jesus is in me. Jezus we mnie jest. I will sing hallelujah. Będę śpiewał hallelujah. Jezus we mnie jest. And you cannot know stay with Jesus alone. Tell another one. Nie można być z Jezusem i zostać sam. Powiedz drugiej osobie. Like Elijah was asked, you know. Tak jak Eliasz to zrobił. Jesus is in you. Ty wiesz. Jezus w tobie. Jezus w tobie jest. Powiedz program. Drugiej osobie. You know. Ty wiesz. Tell it to your son, please. Tell it to your, this one. Powiedz and to synowi, sister. Siostro. Sister, tell it to lady next to you. Powiedz to face osobie to face. Obok. Stańcie twarzą w twarz. Face to face. Twarzą w twarz. Proclaim without fear. Głoście bez lęku. You know. Ty wiesz. Jesus is in you. Jezus w tobie jest. Why am I pointing a finger? Dlaczego ja wskazuję palcem? You are an apostolic church. Bo jesteście kościołem apostolskim. And to be an apostle, a być apostołem, the symbol is an arrow. Symbolem apostoła jest strzała. So if ever you dream, a więc kiedy będziesz miał sen, an arrow, o strzale, the Lord might be asking you to that być może Pan Cię you prosi, żebyś budował Jego Kościół, the word of God. Głosząc Słowo so Boże. Say, I know. Ja wiem. Tell one powiedz to drugiej osobie. I know. Ja wiem. Jesus is in you. Jezus w Tobie jest. You know. Ty wiesz. Jesus is in you. Jezus w Tobie you jest. Know. Ty wiesz. Jesus is in you. Jezus w Tobie you jest. Sing hallelujah. Będziesz śpiewać Alleluja. And we Jezus are the church. W Tobie jest, a my jesteśmy Kościołem. We know. My wiemy. We know. My wiemy. Jesus is in us. Jezus jest w nas. We know. My wiemy. Jesus is in us. We know. Jesus is in us. We will sing hallelujah. Jesus is in us. And they know. Oni wiedzą. Put your hand there somewhere in every corner. Podnieście ręce na wszystkie strony świata. They know. Oni wiedzą. They know. Oni wiedzą. Jesus is in them. Jezus jest w nich. They know. Oni wiedzą. Jesus is in them. Jezus jest w nich. They know. Oni wiedzą. Jesus is in them. Jezus jest w nich. They will sing hallelujah. Będą śpiewać hallelujah. Jesus is in them. They know. Jesus is in them. They know. Jesus is in them. They know. Jesus is in them. They will sing hallelujah. Jesus is in them. I know. Ja wiem. Jesus is in me. I know. Jesus is in me. I know. Jesus is in me. I will sing hallelujah. Jesus is in him. You know. Jesus is in you. You know. Jesus is in you. You know. Jesus is in you. You will sing hallelujah.